Witajcie, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Tomb Raider 2. Zostaliśmy tutaj ostatnio z tymi skrzynkami i właściwie nie jestem pewna, czy kojarzę, jak one mają być ustawione i... Znaczy... Generalnie coś tam mi się niby pamięta. Ale czy to było tak, jak myślę, to po prostu nie ręczę za siebie. Wiem, że trzeba je było jakoś tam ustawić. Jeśli tu są naboje? Są. Czyli dobrze myślałam. Jakoś je tam ustawić, wrócić do dźwigni. Więc chyba jest tak, jak powinno być. Do dźwigni, odkręcić ją z powrotem. Jakiś czas temu to sobie przypominałam, muszę przyznać, ale dalej nie jestem pewna, więc sprawdźmy. Coś się zadziało, zróbmy może zapis, tylko oczywiście na innym slocie, żeby nie było niespodzianek. I o ile się nie mylę, możemy teraz już wracać tam w to miejsce. Zaraz. Nie tędy droga. Tamtędy się wracało. Boże, ja już tu widzę, że zaczynam się gubić. Ja nie lubię takich małych pomieszczeń, które całe wyglądają dosłownie tak samo. I teraz czeka nas chyba znowu troszeczkę skakania, bo zmieniliśmy tutaj co nieco. Chyba. Tak przynajmniej wynika z moich obliczeń pokrętnych i niezwykle pomysłowych, powiedzmy. No cóż. I nie pozostaje nam nic innego, jak jakoś w miarę rozsądnie tu przeskoczyć to wszystko. A w sumie tutaj mogę chyba na spokojnie skoczyć. Albo i nie. Dobra, trzeba inaczej. Najlepiej chyba ze środka po prostu jakoś skakać, ja nie wiem. Nie lubię takiego wyliczania i koniec. Nie wiem, powiedzmy sobie stąd skoczmy. Wow, jak idealnie na krawędzi. Prawie jak w Mirror's Edge. I teraz trzeba do tej dźwigni się dostać. Cholera. Ten łańcuch chyba nam nie powinien przeszkodzić w tym, no ale... Nie mam nigdy pewności w takich momentach w tej grze. No ale to właśnie takie rzeczy są mylące. W trójeczce... O, i zalaliśmy to pomieszczenie, w którym były ognie wodą. W trójeczce na przykład to w ogóle było pomieszanie z poplątaniem w poziomie tam dżungla, bo można było wskoczyć w miejsce kompletnie porośnięte jakimiś krzakami, że w ogóle nie było... No, świetnie, cudownie. Że w ogóle nie było widać, że wiecie, można tam skoczyć czy coś takiego, a jednak się okazuje, że można było. Tylko no właśnie trzeba było wszystkie liście, nie wiadomo co, sprawdzać. No więc... Dobra, teraz tak. Czy jak ja skoczę tam, to się zabiję? No właśnie, to jest odwieczne pytanie w tej grze właśnie. Tak, pewnie tak. Nie. To jest za duża utrata życia. Ja no takie... W dziwnym miejscu zapisałam. No nic. Spróbujemy tak i troszeczkę pod kątem skoczyć. Nie, Lara nam za bardzo się obija, tu patrzę o sufit. Znowu to dziwaczne coś. Chociaż w sumie zobaczcie, ona ma i tak mało życia, więc w sumie...
W sumie to nie jest aż taka wielka strata. Można sobie na coś takiego pozwolić. I mamy. Nie wiem, czy ja. Nie, to tutaj było chyba. No tak, zalaliśmy to wodą, więc sobie możemy tędy już przepłynąć bez strachu. I tu była ta dźwignia, no właśnie, która tam przykuła mój wzrok już od razu prawie. Teraz tak, czy tam będzie moment, w którym można się jakoś przyjemnie wynurzyć z wody? O cholera. Nie, takiego momentu nie będzie oczywiście. Za to będzie piekielny nurek, który zaraz mnie pozbawi życia. Cholera. I wygląda na to, że muszę wziąć apteczkę. No, pff, to jest śmieszne po prostu. I co? Trafił mnie? No, pff, nie wierzę. A jestem po prostu za kiepska, żeby. No, jakim prawem? Teraz tu coś było. Dźwignia. Ła! Boże, głupi wężo coś. Jezu, czy takie coś nie może atakować tych nurków wszystkich cholernych? Gdzie to nam się otworzyło? Aj! Co? Nie wierzę, no przecież górą znowu przepłynęłam. I w ogóle został mi pewnie jakiś jeden piksel życia czy coś takiego, a. Ej, zaraz, zaraz. Może ja mogę stąd po prostu tego nurka zastrzelić? To by było o wiele. O Jezu, wygodniejsze. No właśnie. W sumie i tak przydałoby się wziąć teraz apteczkę na tego właśnie węża, ale postaram się jakoś bokiem go wyminąć. No to jest właśnie urok starych gier. Człowiek musi myśleć i w ogóle. Dobra, czy mogę tak sobie. No nie. No jak on. Jak on mnie trafił w ogóle? Nie wiem, jak to zrobić. W ogóle nie wiem, jak mi się to za pierwszym razem udało. Ale chyba i tak muszę apteczkę wziąć. Dobra, tam. I tak mamy dużo tego wszystkiego nazbieranego. Aha. Dobra, tylko żeby mi się jeszcze tlen nie skończył. To się otworzyło gdzieś tam. No to nieźle. Tym razem już jest o wiele lepiej. I gdzie to nam się otworzyło? O Jezus. A, no dobra, tutaj. Świetnie. Wyjdźmy stąd. I czy ktoś tu na mnie czeka? Nie? Wow, pewnie, że ktoś czyha. Laro, nie widzisz go? On nas widzi. Już nic nie widzi. Ciemność mu się przed oczami pewnie roztoczyła. Dobra, tutaj jest dźwignia, ale zanim ją wciśniemy, to chyba warto zapisać. Tak, zapis warto robić w każdym momencie. Zawsze. I co to nam właściwie. Nie ten przycisk. Chciałam się rozejrzeć. A, otworzyło to nam drzwi naprzeciw. Po prostu. Laro. Kobieto. O co chodzi? Mamy się dostać tam. Aha, tu są po prostu dźwignie. No, cóż. Mam nadzieję, że to. Aha, dobra. To mniej więcej obojętne, czy. Chyba kolejność, jeśli o nie chodzi. Mniej więcej oczywiście, bo to z powrotem spada i chodzi o to, żeby jakoś nad tymi kolcami jak najszybciej przejść.
Dobra, chwila napięcia. Nie, no Lara jest szybka. Jak małpiatka jakaś zapierdziela zawsze po tych ścianach. O! Właśnie, pierwsza z nich, druga do kompletu. A to też pewnie jest ten czas. No więc lecimy jak najszybciej. Tylko taki problem, że nie bardzo ogarniam, w którym to tam dokładnie miejscu. Znaczy przynajmniej wiem, w jakiej sali. Za dużo tutaj możliwości. A, już widzę. Nie ma, więc w sumie i problemu z tym nie powinno być większego. No i takie coś. Kurczę. Chciałam się popisać i skoczyć jakoś od razu tam, a co? No niestety nie ma tak. Trzeba wziąć rozbieg. O, właśnie. No i co, pan nic nam nie zostawił? No to nieładnie, muszę przyznać. O Jezu, tu zobaczcie. Kolejne miejsce, w którym trzeba na rękach przejść. Oczywiście zagradza nam ta wielka skrzynia. A Lara jeszcze nie opanowała umiejętności czołgania się, więc no górą niestety nie przejdzie. Chociaż mogłaby jak na mój gust, ale to tam dobra. Najwidoczniej do kolejnej części trochę schudnie i to już będzie jak najbardziej wykonalne. A ja muszę na razie kombinować, jak ja mam tam przeskoczyć, żeby nie spaść. Aha. No chyba raczej nie tak. Ale od czego jest zapis? Może. A dobra. Można i tak. To naprawdę ułatwia życie. Dobra, może troszeczkę w tył. No już tu. Oj, Jezu. Myślałam, że już tu nie będzie miała takiego problemu, no ale i jednak. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem małe oszustwo, bo właśnie chyba się raczej powinno to jakoś przeskoczyć i próbować się łapać, ale no sami widzieliście, jak to wychodzi. Raczej kiepsko. Dobra, tak i pewnie tu. Wow! Boże, dlaczego? Dlaczego znowu? Ile razy będę to jeszcze musiała powtarzać? Nie wiem, gra mi chyba daje do zrozumienia, że robię coś źle. I nie wiem, utknęłam w pętli czasowej i będę to powtarzać, aż zrobię to dobrze. No, wy macie to szczęście, że możecie sobie po prostu wyłączyć ten filmik. Znaczy, w sumie grę też bym mogła, ale po co? Teraz pytanie, czy ona tam wskoczy? Wskoczyła tak normalnie. A ja się męczyłam tyle z tym. Dobra, bezpieczniej będzie tyłem. I tak. Nic niebezpiecznego nas tu nie czeka? Dobra, już tylko przeskoczyć. No, w sumie przed skokiem to ja lepiej zapiszę. Może już w tych odcinkach to w ogóle strasznie często zapisuję z tego, co widzę. No, ale tam. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Wow, słyszę kogoś? Słyszę. Nawet widzę. Uciekniemy mu, jest. Skąd on tutaj wypełznam? Stąd? A co tu jest? Chyba. Oho, sekrecik. Dobra, nie wiem, czy to mi się uda jakoś zrobić tak, jak to trzeba by za pierwszym razem. Spróbujemy. O, właśnie. I o Jezus, teraz to pewnie bez straty życia się niestety nie obejdzie. No, ale tam troszeczkę to troszeczkę. Sekret jest i to najważniejsze. A kolejny. Srebrne mieliśmy już, albo mi się coś pomieszało. Co tam jest? Przejdziemy. O, widzę rybę. I sekret.
O, tu też jest ryba. A, ja to miejsce kojarzę. Dobra, to jest tak. No właśnie. Tam też jest pewnie ryba, znaczy tamtą, którą widzieliśmy wcześniej pewnie. Tylko ciekawe, czy ona zechce nam tu wypłynąć ładnie, czy dopiero muszą tam. Rybo, chodź tutaj, bo nie mam zamiaru przed tobą uciekać. Dobra, znając życie, i tak mnie dziabnie, więc w sumie tam, dobra. Oto płyniemy do sekretu. Mam nadzieję, że uda mi się tę rybę jakoś. O Jezu, głupi węgorz, głupi węgorz. Dziabnie mnie. Kurde, no. I co, będę się z rybą tak tutaj ganiać? No nie, ona mnie dziabnie, teraz mnie dziabnie. Wiedziałam. Nie, zrobimy inaczej. Spróbujemy ją zwabić, zastrzelić i dopiero po sekret. Czyli tak. No, rybo, wiem, że chcesz mnie zagryźć. Jest. No i teraz na spokojnie. Tak o wiele lepiej. Niby mogłabym się bawić z tym harpunem, ale te harpuny one jakoś tak specjalnie nie trafiają, wiecie? I to jakoś tak nieudana broń według mnie. Czy ja dostałam flary? Bo spojrzałam kątem oka i właściwie nie widziałam. Nie, mam nadzieję, że jednak amunicję, bo. W sumie kiepsko by było. Tu coś leży? Nie, wydawało mi się. No i. O Jezu, jesteśmy w miejscu, w którym można dostać zawrotu głowy. Więc zapis koniecznie. Kolejny. Więc ruszamy. To chyba. O Boże, o Boże, o Boże, o Boże. Au. A, w sumie myślałam, że. Myślałam, że spadniemy w jakieś gorsze miejsce. I teraz w sumie i tak nie bardzo wiem, jak ja tu niby mam się. A. Dobra, w ten sposób. I teraz co? Dostanę się tam jakoś w ogóle? Nie wiem, już mówiłam, że to istne pomieszanie z poplątaniem, no ale dobra. Chyba, że po prostu doskoczę stąd jakoś? Nawet nie wiem. No nic, spróbuję w każdym razie, co mi szkodzi. Aha. Tak nie bardzo troszeczkę, więc może tak. Takie to dziwaczne i pokrętne. W ogóle to, że to wszystko jest takie pochyłe, to też utrudnia sytuację, bo ciężko się zorientować, gdzie Lara niby może stanąć, skąd zjedzie pewnie? Nie. O. Tam nic nie ma? Boże, stąd to ja się zabiję, jak skoczę, raczej. Żeby coś mnie nie zabiło jeszcze. O. W ogóle jesteśmy. O, ho, 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 ho. Jesteśmy w uroczym miejscu, w którym jest pełno jakichś kanap, które według mnie wyglądają jak łóżka. No zobaczcie, przesadzili trochę, no, z tymi wymiarami. No ale co tam będę się czepiać? O Boże, ta gra i tak wygląda rewelacyjnie. Wow! Co już? Ostrzał, tak? Od razu, natychmiast, na powitanie. Co my tu mamy? Pistolet. O. Skrzynkę rozumiem, że do siebie mam wyciągnąć. Tam pewnie coś będzie. Jakieś przejście. Z drugiej strony. I teraz załatwmy. Paru koleś. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Słyszę ich, ale. Gościu! Jezu!
Jezu, ale teraz z tym życiem to ja się wrąbałam kompletnie. No nie, ja się nie godzę na coś takiego. Przecież ja zaraz. Jeszcze jeden gdzieś jest. Słyszycie go? Gdzie on jest? Tak, w ogóle tam jest już koniec poziomu, tylko że oczywiście tam nie doskoczymy. Najpierw musimy nie wiadomo co zrobić. To chyba wysunąć. Boże, słyszę czyjeś kroki, to bardzo, bardzo blisko mnie. Dobra, spokojnie, oby to nie był gościu ze spluwą. Czy coś tu jest w ogóle? A, klucz. Czyli nawet takie duże, znaczące coś. Teraz tu. Dobra, mam nadzieję, że to nie jest gościu z bronią, bo gościu z bronią to mnie zabije kompletnie zaraz. Zabije kompletnie. Jakby można zabić w połowie, nie? Jeszcze jednego słyszę. O! Właśnie, tutaj tą skrzynkę przecież przepchnęliśmy. I nie czują się zbyt komfortowo, jeśli mam być szczera. Dobra, to jest klucz chyba do tego miejsca właśnie. Tak. Jezu, w bok, w bok, w bok, w bok, bo tak bardzo nie chcę używać apteczki. No. Tym bardziej, że zobaczcie, oni tutaj już apteczek nie zostawiają. To jest chamskie dopiero. Dobra, mamy klucz, więc go użyjemy. Theater key, czyli idziemy do teatru na jakąś sztukę, się odchamić troszeczkę i w ogóle. Tylko, że o Boże, lepiej zapisać w tym momencie, naprawdę, bo tak idę na pewniaka, już patrzę od dłuższego czasu, a tutaj chyba jeszcze Laro, jeszcze mała masakra nas tu czeka. Normalnie. Ale nie wierzę, że tylko dwóch, tylko po prostu łudzę się, że coś mi zostawili. No ale oczywiście nie, bo po co? Dobra, tam jest jeszcze jeden, jeszcze jeden. Spróbuję go jakoś ubić, zanim on ubije mnie. A! Takie coś w ogóle. O Jezu, mam nadzieję, że mi to jakoś się uda, bo chciałabym w ogóle ten odcinek. Znaczy, ten poziom skoczył. Ja pierdzielę! Spokojnie, spokojnie. Laro, odwróć się. No nie no, to jest po prostu śmieszne. Powiem tak. No, koleś, no weź się pokaż. I tak przecież zginiesz. Co ci za różnica, jak szybko. Nie no, najwyżej ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy, bo już tak nie chcę pod koniec go ciachać bezsensownie. I co? Nic mi nie zostawił. No pewnie, bo po co? Ten też nic. A już ten, zobaczcie, naboje do Uzi. Aha. To rozumiem. I tak, tu jest przycisk, który otwiera nam wejście za scenę. Ciekawe, czy jakichś aktorów tam spotkamy. Wątpię. Ewentualnie takich ze spalonego teatru, jak to się mówi. Dobra. Oj, nie ufam tej grze, nie ufam. Apteczka. Tfu, apteczka. Jasne, nie będę brała żadnej apteczki. Na pewno nie. Macie moje słowo. Tam na górę. Pozwolicie, że nie będę żadnej flary brała, tylko tak już, aby szybciej.
Oj, coś czuję, że ja z tym migającym życiem to nie dam rady tego przejść. Co? Nic? Wow, przeskoczyłam coś właśnie. Nie wiem tylko co i gdzie jest. Boże, szukam zera. O, właśnie. A, dobra, tu jest przycisk. Tylko nie chcę wiedzieć, co ja takiego. Jest woda, więc będziemy mogli tam dopłynąć. Co ja tutaj takiego przeskoczyłam? Przepaść jakąś, tak? A no właśnie, pułapka, którą właściwie przeskoczyłam kompletnie przypadkiem, więc. No, szczęście mi dopisujesz, tylko żeby udało mi się jakoś przeżyć, krótko mówiąc. Dobra, zapis i spróbujemy po prostu to wszystko przebiec. Może i strzelając, jak ktoś się napatoczy, a może nawet nie. Jezu, żebym jeszcze pamiętała, gdzie to się. Nie, nie strzelaj! Wow, zostawił naboje, zostawił naboje. Nie no, tak mi z nim wyszło, to trzeba zapisać. Dobra, i teraz aby do wody. A, nawet nikogo nie ma, a ja sobie. A ja sobie chciałam się pochwalić, że ucieknę im sprzed nosa. No a tu niestety. O, proszę bardzo, koniec poziomu. 31 minut, nie najlepiej, no ale się udało. Więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że bawiliście się tak dobrze jak ja. Na razie, cześć wszystkim, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.